Cześć, ja nazywam się Bruno, a to jest piąty odcinek z serii Lekko Newsy. Zapraszam do oglądania. Słowem wstępu, w dzisiejszym materiale opowiem o wydarzeniach, które miały miejsce w ubiegły weekend, a mianowicie halowych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce w Glasgow oraz Tokio Marathon 2024. Bez zbędnego przedłużania, lecimy z tematami. Na początek przenosimy się do Szkocji, gdzie oglądać mogliśmy zmagania światowej klasy lekkoatletów. Temat omówimy chronologicznie, zaczynając od piątkowej sesji porannej. Odbywały się tam trzy pierwsze konkurencje pięcioboju kobiet, eliminacje na dystansach 400 i 800 metrów zarówno kobiet, jak i mężczyzn, eliminacje w biegu na 60 metrów mężczyzn oraz pierwszy z finałów tychże mistrzostw, czyli pchnięcie kulą kobiet. Złoto wywalczyła Kanadyjka Sarah Mitton, pokonując o zaledwie 3 cm reprezentantkę Niemiec Yemisi Ogunleye. Rzuciły one odpowiednio 20 m i 22 cm oraz 20 m i 19 cm, a na najniższym stopniu podium zameldowała się Chase Jackson z USA. W biegach na 400 metrów nie było nam dane kibicować ani w przypadku mężczyzn, ani w przypadku kobiet. Reprezentacja Polski postawiła w pełni na biegi sztafetowe. Za to na dystansie 800 metrów startowało troje biało-czerwonych. Dwie kobiety i jeden mężczyzna. W przypadku kobiet była to Ania Wielgosz, która pomimo ustanowienia nowego rekordu życiowego 2:01:58 w biegu eliminacyjnym niestety nie awansowała do półfinału. Awansować nie udało się także Andalice Sarnie oraz Mateuszowi Borkowskiemu. Myślę jednak, iż sesja wieczorna przyniosła jeszcze więcej emocji. W eliminacjach biegu na 1500 metrów wystąpiły Weronika Lizakowska oraz Martyna Galant. Niestety, tak jak we wcześniejszym przypadku, bez awansu do finału. Na tym samym dystansie u panów nie mieliśmy niestety żadnego reprezentanta naszego kraju, ale widowisko na pewno trzymało tak czy siak w napięciu. Nie lada pecha tego wieczoru mieli Brytyjczycy. Najpierw po zaledwie kilkudziesięciu metrach rywalizacji w pierwszej serii biegu eliminacyjnego na tartanie wylądował Adam Fogg, a chwilkę później w czwartej serii jego losy podzielił Callum Elson, który w wyniku kontaktu z Serbem Elzanem Bibicem nie dość, że wylądował na tartanie, to także doznał prawdopodobnie kontuzji, gdyż było widać, jak później utykając schodzi z bieżni i podbiegają do niego ratownicy. Szczęście w nieszczęściu, po złożeniu protestu Fogg został przywrócony do rywalizacji w finale i mógł tam reprezentować swój kraj. Swoją drogą jest to kolega po fachu, możecie obczaić w opisie tam link do kanału, bo ziomek jak na gościa z takimi wynikami całkiem spoko robi także vloga w tematyce lekkoatletycznej. W skoku z wyż kobiet po zaciętej rywalizacji triumfowała Nicola Olislager z Australii przed reprezentantką Ukrainy Jarosławą Maczukic i Słowenką Lią Apostolowską. Ich wyniki to odpowiednio 1,99 m, 1,97 m oraz 1,95 m. Następnie bez większych perturbacji przebiegły biegi eliminacyjne na 400 metrów, a po nich obserwować mogliśmy finałową rywalizację w pchnięciu kulą mężczyzn, decydującą konkurencję pięcioboju kobiet, jaką jest bieg na 800 metrów, a na sam koniec finał sprintu na 60 metrów panów. Spośród kulomiotów najsilniejszym okazał się Ryan Krauser, rekordzista świata. Wynikiem 22:77 ustanowił nowy rekord mistrzostw świata. O 70 cm przerzucił drugiego Toma Walsha, a rzutem o odległości 21 m i 96 cm brąz zapewnił sobie Leonardo Fabry. W pięcioboju kobiet zwyciężyła Belgijka Norwitz z wynikiem 4773 punkty. Drugie miejsce zajęła Saga Vaninen z Finlandii z 4677 punktami na koncie, a trzecia była Sophie Doctor z Holandii z wynikiem 4571 punktów. W finale biegu na 60 metrów mężczyzn triumfował Christian Coleman z wynikiem 6:41, umacniając się tym samym na pozycji jednego z najlepszych halowych sprinterów w historii. 300 za nim uplasował się na mecie Noah Lyles, specjalista stadionowy od biegu na 200 metrów i rodak Colemana. Brązem musiał zadowolić się Akeem Blake, rodak Boba Marleya z wynikiem 6:46. W sobotę rano miejsce miały eliminacje w biegu na 60 metrów przez płotki, które sukcesem zakończyły się dla obu naszych rodaków Jakuba Szymańskiego i Krzysztofa Kiliana, bowiem obydwaj awansowali do półfinału. Masę emocji kibicom dostarczył finał skoków dla mężczyzn, bowiem pierwszą trójkę dzielił jedynie 1 cm.
po zaciętej rywalizacji na najwyższym stopniu podium z wynikiem 8 metrów i 22 cm uplasował się Miltadis Tentoglu. Drugie miejsce zajął Włoch Mattia Furlani z wynikiem identycznym jak Grek, a centymetr bliżej niż oni skoczył Kerry McLeod z Jamajki. Eliminacje w biegu na 60 metrów kobiet przebiegły bez większych kłopotów i zakończyły się sukcesem dla obydwu naszych reprezentantek, czyli Ewy Swobody i Magdy Stefanowicz, bowiem obydwie awansowały do biegów półfinałowych rozgrywanych tego samego dnia w sesji wieczornej. W półfinałowych biegach na 800 metrów lekkim zaskoczeniem mógł być brak awansu do finału Marokańczyka El Guez. Poza tym przebiegały one raczej bez większych niespodzianek. W sesji wieczornej odbyły się półfinały biegu na 60 metrów przez płotki, gdzie nie lada entuzjazm wśród polskich kibiców wywołał rekord Polski Jakuba Szymańskiego, który wynosi teraz 7 sekund i 46 setnych. Dał mu on drugi czas spośród wszystkich półfinalistów oraz pewny awans do finału. Na tym samym dystansie, lecz bez płotków, prawdziwy pokaz kunsztu sprinterskiego dała Ewa Swoboda, która z wynikiem 6,98 również ustanowiła nowy rekord Polski, a także awansowała do finału jako najszybsza ze wszystkich zawodniczek. W skoku o tyczce pań po zaciętej rywalizacji na podium stanęły Molly Coddery, Eliza McCartney oraz Katie Moon. Dwie pierwsze z wynikiem 4,80 cm, a trzecia 4,75. W tryskoku mężczyzn triumfował Hugo Fabrice Zango przed Yasserem Mohamedem Triki i Thiago Pereiro. Biegi na dystansie 15 okrążeń, czyli 3000 metrów, zafundowały nam prawdziwe show. Najpierw wśród kobiet doświadczyliśmy prawdziwej sensacji, gdyż utytułowana Gudaf Tsegaj oraz niezwykle utalentowana Beatrice Chepkoech uległy piorująco finiszującej Elle Saint-Pierre, która z czasem 8 minut 20 sekund i 87 sekundy stała się nową rekordzistką Mistrzostw Świata na dystansie 3000 metrów. Wśród mężczyzn za to po arcyciekawym biegu triumfował nie kto inny jak sam Josh Kerr, czyli rekordzista świata w biegu na 2 mile w hali oraz ubiegłoroczny mistrz świata na 1500 metrów z Budapesztu. Pokonał on Yareda Nugus z USA oraz Etiopczyka Selemona Baregę, by sięgnąć po złoty medal w tej konkurencji. Po piorunującym, najszybszym w historii na hali finiszu na tym dystansie uzyskał wynik 7 minut 42 sekundy i 98 setnych, a pozostali dwaj zawodnicy, którzy uplasowali się na podium, osiągnęli odpowiednio 7.43.59 oraz 7.43.64. Emocje nie zdążyły jeszcze opaść, a już chwilę później w biegu na 400 metrów pań niesamowita Femke Bol poprawiła swój własny rekord świata. Na mecie zameldowała się w czasie 49.17, o niespełna sekundę wyprzedzając swoją rodaczkę Lieke Klaver oraz Alexis Holmes z USA, dla tej młodziutkiej dziewczyny. Zaledwie kilka minut po wyczynie Femke Bol w blokach startowych ustawiali się już panowie, którzy mieli rozpocząć rywalizację na tym samym dystansie. Od razu po strzale startera widać było, iż mocne tempo podyktował Karsten Warholm, a to jak szaleńcze ono było, zobaczyliśmy po przekroczeniu linii 200 metra. Jednak czy rekordzista świata w biegu płotkarskim był w stanie utrzymać to do końca? Od momentu zbiegnięcia do krawężnika, aż do rozpoczęcia ostatniej prostej, wydawało się, że Warholm ma sytuację pod kontrolą, pewnie prowadząc. Na jego plecach jednak czyhał nieustannie Alexander Dom z Belgii i cierpliwie wyczekał swój moment na ostatniej prostej, wyprzedzając Warholma. Dom został nowym mistrzem świata, a rezultatem 45 sekund i 24 setne sekundy ustanowił nowy rekord swojego kraju. Drugi finiszował wspomniany wcześniej Warholm, a z brązowym medalem rywalizację zakończył Rashin McDonald z wynikiem 45 sekund i 65 setnych. W biegu finałowym na 60 metrów przez płotki mężczyzn Kubie Szymańskiemu niestety nie udało się powtórzyć wyniku z półfinału i z czasem 7.53 uplasował się na 5. miejscu, które i tak myślę, że może uznać za spory sukces. Podium z kolei składało się z kontynuującego 10-letnią już pasję zwycięstw na tym dystansie Granta Hollowaya, który wyrównał rekord Mistrzostw Świata z czasem 7.29. Drugi linię metę przekroczył Lorenzo Simonelli, a trzeci był Just Paul Matei. Ostatnią konkurencją sobotniego wieczoru był bieg na 60 metrów pań i zdecydowanie osłodziła go nam Ewa Swoboda, która nie ugięła się pod presją
i pewnie sięgnęła po srebrny medal z czasem 7:00, zdobywając pierwszy krążek imprezy rangi Mistrzostw Świata w swojej karierze. Mistrzynią świata została Julienne Alfred z St. Lucie w 6:98, a najniższy stopień podium zajęła Zainam Dosso, która uzyskała wynik 7 sekund i 5 setnych. Zanim przejdziemy do ostatniego dnia mistrzostw, koniecznie zostaw łapkę w górę, a jeżeli jeszcze tego nie robisz, zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominął Cię wartościowy lekkoatletyczny content. Lecimy dalej. W niedzielne przedpołudnie odbyły się eliminacyjne biegi w sztafetach 4x400 metrów, gdzie zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn mieliśmy naszą reprezentację. Zaskakująco, to męska sztafeta zakwalifikowała się do finału, paniom niestety ta sztuka się nie powiodła. W eliminacjach biegu na 60 metrów przez płotki Pia Skrzyszowska zdecydowanie nie zawiodła, ponieważ z czasem 7:80 pewnie awansowała do półfinałów. Ten czas był najlepszy spośród wszystkich biegów eliminacyjnych. Mieliśmy w tej konkurencji także drugą reprezentantkę, Weronikę Nagięć. Ona niestety w tych eliminacjach odpadła. W finale trójskoku triumfowała Fia Lafont z wynikiem 15:01. Co jest najlepszym rezultatem w tym roku na świecie na hali. Drugie miejsce zajęła Leianis Perez Hernandez z wynikiem 14 metrów 90 cm, a 15 cm mniej po brąz skoczyła Ana Peleteiro Comparoe. Konkurs skoków wzwyż mężczyzn zdominowany został przez reprezentanta Nowej Zelandii Hamisha Kera, który skokiem nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 2 metrów i 36 cm zagwarantował sobie złoto z wyraźną przewagą. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się kolejno Shelby McEwen oraz Sang Heok Woo, którzy skoczyli 2 metry i 28 cm oraz bardzo dobrze wypadł także nasz reprezentant Norbert Kobielski. Zajął on bowiem 7 miejsce z wynikiem 2:24, zatem do medalu zabrakło jedynie 4 cm. No i nareszcie przyszła pora na ostatnią niedzielną wieczorną sesję finałową tych mistrzostw. Sesja ta przyniosła prawdziwy ogrom emocji kibicom zarówno w Polsce, jak i w pozostałych częściach świata. No i tak jak wcześniej, przejdziemy sobie przez tą sesję chronologicznie. Sesja rozpoczęła się dla nas świetnie, gdyż Pia pewnie awansowała do biegu finałowego, wyrównując swój rekord życiowy z czasem 7:78. Był to jeden z najlepszych wyników w półfinałach, także nasze nadzieje na medal Polki rosły. Nie ma co mówić, walka w finale zapowiadała się arcyciekawie, szczególnie iż w półfinałach aż 3 inne zawodniczki złamały barierę 7,8 sekundy. Po pełnym perturbacji i nerwów w konkursie skoku o tyczce mężczyzn obronną ręką wyszedł rekordzista świata Armand Duplantis, który konkurs zakończył ostatecznie z wynikiem 6 metrów i 5 cm, będąc jedynym zawodnikiem, który zanotował przy swoim skoku 6 z przodu. Drugie miejsce zajął bowiem Sam Kendricks z wysokością 5,90, a brązowy medal wywalczył Emmanuel Carali, który jeszcze parę lat temu był rekordzistą świata juniorów młodszych w tej konkurencji, a na tych mistrzostwach przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na 5 metrach i 85 cm. Następnie odbyła się decydująca konkurencja siedmioboju mężczyzn, czyli bieg na 1000 metrów. Dyktując mocne tempo od samego startu, w biegu tym zwyciężył Norweg Sander Stokheim, uzyskując wynik 2:33:23, co zagwarantowało mu srebrny medal w klasyfikacji generalnej. Drugi na metę w biegu reprezentant Estonii Johannes Erm z wynikiem 2:36:15, zapewniając sobie medal brązowy, a najlepszym w pełnym siedmioboju okazał się Simon Ehammer z Szwajcarii, który choć był znacznie wolniejszy w biegu na 1000 metrów, to na tyle dużą przewagę zbudował sobie wcześniej, iż przewagą 11 punktów wyszarpał złoto Stokheimowi. Wynik zwycięzcy wynosił 6418 punktów. No i nastała chwila, na myśl o której wielu polskim kibicom rosło tętno. Skarbie chyba studiujesz medycynę, bo zmieniasz mi tętno. A mianowicie finał w biegu na 60 metrów
przez płotki z udziałem Pii z Krzyszowskiej. Czy Polka wytrzyma ciążącą na swoich barkach presję, nie ugnie się pod nią i sięgnie po swój pierwszy medal imprezy rangi Mistrzostw Świata Seniorów? Na starcie wydawać się mogło, że Polka została nieco w bokach, porównując do startu najlepszych rywalek. Jednak na pozostałej części dystansu zdecydowanie odbyło się już bez błędów i Polka zameldowała się na mecie jako trzecia z wynikiem 7 sekund 79 setnych, czyli drugim wynikiem w karierze, i zdobyła drugi medal tych mistrzostw dla Polski. Jednak można powiedzieć, iż sam udział w tym biegu był nie lada osiągnięciem, gdyż reprezentantka Bahamów Devin Charlton, nie pozostawiając złudzeń rywalką, ustanowiła nowy rekord świata, wynoszący teraz 7,65. Na miejscu drugim uplasowała się z kolei reprezentantka Francji, Sirena Samba Maleja, w 7 sekund i 74 sekundy. No i zostały nam cztery biegi rozgrywane na dwóch średnich dystansach, czyli 8500 metrów. Zaczynając od tego krótszego w przypadku mężczyzn. Po błyskawicznym pierwszym okrążeniu w sporo poniżej 25 sekund w stawce nastąpiło dużo przepasowań. Ich następstwem było stracenie sił przez faworytów do medalu, czyli przykładowo Benjamina Roberta z Francji czy Mariano Garcia z Hiszpanii, i po złoto sięgnął Bryce Hopel z wynikiem 1:44.92. Drugie miejsce na ostatnich metrach wywalczył Andreas Kramer ze Szwecji w 1:45.27, a brąz zgarnął Belg Elliot Krestan 5 setnych za Kramerem. U kobiet bieg wyglądał nieco inaczej. Pierwsze 400 metrów wyszło relatywnie wolno, gdyż w 63 sekundy, po czym tempo stopniowo wzrastało. Koniec końców, po pokonaniu ostatniego okrążenia poniżej 28 sekund, mistrzynią świata na dystansie 800 metrów została reprezentantka Etiopii Tsige Duguma z czasem 2:01.90. Na drugim miejscu uplasowała się Gemma Ricci z Wielkiej Brytanii, a brązowy medal przypadł Noeli Jarigo z Benin. W biegu na 1500 metrów na papierze stawka przedstawiała się bardzo wyrównanie i tak też rozegrał się sam bieg. Od początku tempo narzucał i przewodził stawce reprezentant Amerykan. Reprezentant Ameryki Hobbs Kessler, i chyba taka taktyka mu się opłaciła, gdy swoje prowadzenie oddał dopiero na ostatniej prostej, zapewniając sobie medal. Zwycięsko natomiast z rywalizacji wyszedł błyskawicznie finiszujący Jordi Beamy z Nowej Zelandii, który na ostatnim okrążeniu przesunął się z 7 miejsca na same czoło stawki. Srebrny medal wywalczył Cole Hocker z USA, a brąz przypadł wspomnianemu wcześniej młodziutkiemu Kesslerowi. Czasy pierwszej trójki zmieściły się między 3:36.54 a 3:36.72, a więc całą pierwszą trójkę dzieliło jedynie 18 setnych sekundy. Ostatnią konkurencją mistrzostw był bieg na tym samym dystansie wśród pań, gdzie po stosunkowo wolnym pierwszym 1000 metrów tempo wyraźnie wzrosło. Na finałowym etapie biegu Freweni Hailu z Etiopii odpaliła turbo i z czasem 4:01.46 sięgnęła po złoto. Srebro i brąz wpadło natomiast w ręce Amerykanek Nikki Hills oraz Emily Mackay, które na pewno dobrze będą wspominały taki wspólny sukces. Sporo już się nagadałem, ale czuję się zobowiązany wspomnieć także o rozgrywanym w czasie Mistrzostw Świata w Glasgow maratonie w Tokio w edycji 2024. Osoby śledzące temat z pewnością odczuwały ekscytację na myśl o tym widowisku, gdyż na liście startowej widniały takie nazwiska jak Eliud Kipchoge czy Sifan Hassan. Co tu dużo mówić, działo się. W biegu mężczyzn od startu zostało podyktowane szaleńcze tempo, gdyż pierwsza połówka została pokonana przez zawodników około 60 minut, także w tempie na rekord świata. Wtedy już mogliśmy zauważyć, że coś złego dzieje się z Goatem Eliudem Kipchoge, gdyż zaczął on odstawać od czołowych zawodników, co jest dosyć niecodziennym wynikiem. Sytuacja ta nie uległa zmianie na pozostałym dystansie, a
strata Eliuda jedynie zwiększała się. W okolicy 30 km znaliśmy już pierwszą trójkę. Byli to Benson Kipruto, Timothy Kiplagat i Vincent Kipkemoin-Getich. W takiej też kolejności zameldowali się panowie na mecie, a zwycięzca osiągnął czas 2:02:16, co jest najlepszym rezultatem wykręconym kiedykolwiek na ziemi japońskiej. Eliud Kipchoge natomiast kończył rywalizację na miejscu 10 z czasem 2:06:50, co jest jego najwolniejszym rezultatem w karierze. W rywalizacji kobiet tempo narzucone na początku nie było aż tak szaleńcze, no i czołowa grupa była przez to większa. W okolicy 20 km, podobnie jak Kipchoge, Sifan Hassan, czyli jedna z faworytek do zwycięstwa, zaczęła odstawać od kilku pozostałych czołowych biegaczek, a 10 km później znaliśmy już skład podium. Na mecie jako pierwsza zameldowała się Sutume Asefa Kebede w 2:15:55, wyprzedzając Rosemary Wanjiru z Kenii, która osiągnęła 2:16:14 oraz Amane Beriso z czasem 2:16:58. Hassan na mecie zameldowała się czwarta z czasem 2:18:05. Najszybszym Polakiem w kraju kwitnącej wiśni okazał się Wojciech Kopej, będący ambasadorem sklepu biegacza oraz trenerem, podróżnikiem, człowiek orkiestra. Bieg ukończył on z czasem 2:27:08. Przy okazji biegu odbywała się również rywalizacja wózków i w rywalizacji mężczyzn zwyciężył Tomoki Suzuki, reprezentujący team Toyota Motors, a wśród kobiet zwyciężyła Manuela Scher. Tyle na dzisiaj. Jeśli dotrwałeś do końca, napisz w komentarzu Tokio, a pod chatę przyjedzie ci taki jegomość na rowerze. Do następnego. Siemka.